25-letni Marcin S. i 26-letni Damian N. zostali skazani przez Sąd Rejonowy w Łukowie. Młodszy z mężczyzn został uznany winnym pobicia burmistrza Piotra Pudowskiego. Natomiast starszy mężczyzna został ukarany za szarpanie i popychanie policjantów oraz za to, że zanieczyścił tężnię, oddając tam mocz. Damian N. będzie teraz musiał pokryć koszty wymiany płynu solankowego. Wynoszą one ponad 5 tysięcy złotych. Ponadto obaj mężczyźni zostali skazani na prace społeczne. Ten wyrok mnie satysfakcjonuje. W tym wszystkim jest chyba jednak najważniejsze to, żeby napiętnować tego typu zachowania, przestrzec przed tego typu zachowaniami, pokazać również, że one są powszechnie nieakceptowalne w naszym mieście. Łuków jest miastem przyjaznym, takim miastem chce być i chcemy być w ten sposób postrzegani i nie życzymy sobie tego typu zachowań w naszym mieście. Pod koniec października ubiegłego roku Piotr Pudowski razem z córką spacerował po parku. W pewnej chwili zauważył, jak młody mężczyzna załatwia w tężni potrzebę fizjologiczną. Burmistrz zwrócił mu uwagę i wówczas został zaatakowany. Znajomy mężczyzny, który zachowywał się nieobyczajnie, uderzył burmistrza w twarz. Moja reakcja wówczas była taką reakcją spontaniczną. Jestem zawsze wrażliwy i uczulony na złe zachowania, na niewłaściwe zachowania, postępowanie obywateli i wtedy zareagowałem i dzisiaj zareagowałbym podobnie i zareagowałbym tak samo. Natomiast oczywiście zwracam tutaj uwagę, że w niektórych sytuacjach trzeba zrobić krok do tyłu i jakby rozwiązanie problemu powierzyć odpowiednim służbom. Tu jeśli chodzi o pracę policji, to chcę powiedzieć, że policja zachowała się w sposób jednoznaczny i właściwy i doszło do szybkiego zatrzymania sprawców tego przykrego incydentu. Również jeśli chodzi o działania sądu, to można powiedzieć, że to wszystko się odbyło we właściwym tempie. I finał mamy taki, jaki mamy. Pytanie oczywiście, czy te osoby skazane odwołają się od tego wyroku. Chcę podkreślić również, że została zasądzona tutaj wypłata odszkodowania, niejako odszkodowania na rzecz miasta z tytułu tego zanieczyszczenia i to jest kwota nieco ponad 5 tysięcy złotych. Sąd zasądził również nawiązkę na moją rzecz, czyli kwotę 1500 złotych. Ja nie oczekiwałem w ogóle żadnej tutaj nawiązki, żadnej gratyfikacji finansowej. Jeśli te pieniądze rzeczywiście trafią do mnie na konto od tej osoby skazanej, to ja deklaruję, że te pieniądze oczywiście przeznaczę na jakiś szczyt. Jeżeli żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu, wyrok nakazowy wydany przez Sąd Rejonowy w Łukowie stanie się prawomocny.